Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Tak, zastanawiałem i w końcu zdecydowałem. Zdecydowałem, że zrobię pack opening top agenta za 100 MineClub coinsów. Skoro za 250 MineClub coinsów jest normalnie, teraz jest za 100, akurat mam 48 miejsc wolnych w swoim klubie, to czemu nie zrobić 48 losowań za 4800 MyClub Coinsów zamiast 12 tysięcy. Tak więc moje postanowienie jest takie, że odbędzie się 12 losowań z każdego top agenta. Mam nadzieję, że trafię coś fajnego. Zachęcam Was do oglądania. No i zaczynamy. Zaczynamy każdego agenta 12 razy. Zaczniemy sobie najpierw od właśnie tutaj forward winger. Mam pewną taktykę w podejmowaniu losowań. No, muszę Wam powiedzieć, że może kiedyś ona się sprawdzi. Jak zaczyna się losowanie, odczekuję jakieś 5-6 sekund, zanim wcisnę przycisk zatrzymania się, przycisk potwierdzający wybór. No i czasami coś dobrego się trafia. Czasami coś dobrego się trafia. Generalnie liczę na to, że wpadnie mi jakiś dobry zawodnik, a najbardziej to liczę na to, że trafię jakiś fajny glitch. Nie wiem, czy wiecie, czy kojarzycie, oglądaliście na innych filmikach. Jest tak, że są trzy rodzaje glitch. Jest glitch taki, że piłka przeskakuje, czyli wybieramy przeskakuje nam na przykład ze srebrnej na czarną albo ze złotej na czarną. To jest pierwszy glitch. Drugi glitch to jest taki, że nagle, gdy jest losowanie piłek, nagle same czarne piłki nam wyskakują. Same czarne piłki nam wyskakują i są tylko i wyłącznie czarne piłki. Tylko i wyłącznie czarne piłki. No i wtedy możemy coś fajnego wylosować. Mamy złotą i nie jest to walkout. Aju, no fajny złoty zawodnik, na pewno będzie z niego dobry trener. No i trzeci tak zwany glitch to jest glitch z długim przelatywaniem srebrnych piłek. W pewnym momencie po prostu wybieramy, tak jak nam się mieszają srebrne z złotymi i czarnymi, tak nagle w pewnym momencie, jak wybieramy, rozpoczynamy losowanie, to kończy nam się nagle złote piłki i czarne i zaczynają nam się same srebrne piłki i one tak lecą i lecą i lecą długo i tak już stwierdzamy, no dobra, no i co ja będę oglądał, jak lecą non stop srebrne piłki. I nagle te srebrne piłki się zatrzymują i idealnie gdzieś pomiędzy tymi srebrnymi piłkami jest czarna piłka, która właśnie nam skakuje. Mamy czarną piłkę. Jest nasze takie zaskoczenie, kiedy w ogóle wybieramy tego właśnie, dostajemy tego właśnie czarnego zawodnika. Tą czarną piłkę udaje nam się zdobyć. No było blisko, prawie, że zdobyliśmy czarną piłkę.
Prawie, że udało nam się zdobyć czarną piłkę. Mamy tutaj pewną przerwę. Poczekajcie, zobaczę tylko, ilu tutaj zawodników już wylosowałem. Sześciu, tak? Sześciu. Wszystko się zgadza. Wracamy do losowania. Zostało nam jeszcze sześć losowań z Top Agenta. I myślę, że miałem nadzieję na ten glitch, na ten fajny glitch, ale jak widzicie, no ja nie będę żałował wydanych tych MyClub Coinsów, ze względu na to, że jest to, będę miał fajnych trenerów do swojej drużyny. Może wpadnie jakaś czarna piłka. Mamy już 8 losowań za nami. 8 losowań za nami. Proszę bardzo. Zaczynamy z 9 losowaniem. No i może zobaczymy, co nam przyniesie to 9 losowanie. Może przyniesie nam coś fajnego. No niestety przyniosło nam srebro. Standardowe srebro, które zamienimy na trenera. Jak widzicie, bardzo dużo wypada tych trenerów w tych losowaniach. Wypada dużo trenerów w tych losowaniach ze względu na to, że no jak wiecie, jest to tydzień, gdzie właśnie mamy jakby opcję, że dostajemy trenerów do trenowania naszych zawodników. Dziesięć losowań mamy za sobą, zostały nam jeszcze 2 losowania w Forward Wing. Miałem nadzieję, że no dziesiąte losowanie będzie już to dobre losowanie. Mówi się, że na 10 losowań powinno wypaść coś dobrego. No, a tu jednak to nie działa. Jest to 11 losowanie. No i tutaj przechodzimy do ostatniego losowania, jeżeli chodzi o gracza z przodu boiska. No i niestety nikogo tutaj nie udało nam się wylosować fajnego. Mieliśmy tylko jedną złotą piłkę na 12 losowań, więc no uważam, że bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko. Jestem trochę rozczarowany. Może tutaj coś uda nam się osiągnąć lepszego. Może będziemy mieli jakiegoś fajnego skauta. Może będziemy mieli na początek srebrną piłeczkę. Mamy na początek srebrną piłkę. Tak więc mamy kolejnego trenera do naszych zawodników. Mamy no coś ekskluzywnego. Może jakiś dobry trener nam teraz wpadnie. Srebrny. Pomiędzy 2 złotymi piłkami. Uwielbiam takich trenerów. No tutaj jest Southampton, zawodnik Ore Romelu, o ile dobrze przeczytałem. Ore Romelu, zobaczymy, co tutaj wypadnie. Jest to, że tak powiem, kolejny skok na naszą kasę przez Konami, czego ja jestem najlepszym przykładem. I
co ja mam powiedzieć więcej. No. Liczę na coś dobrego. Nie oszukuję, że liczę na coś dobrego, bo chciałbym coś dobrego. Nie powiem, że chciałbym to z środka pola, bo to nie musi być z środka pola. Ważne, żeby to było coś czarnego. Do mojego Team of the Year drużyny brakuje mi tylko Hazarda i Kevina De Bruyne'a. Więc no to jest taki, że tak powiem, strzał no, bardzo dobry. Tutaj jeżeli chodzi o tego zawodnika, miałem go już w swoim składzie, srebrny piłek, bardzo dobry zawodnik, bardzo fajny, jak zaczynałem grać w PES-a, dobrze się odnajduje w środku pola chłopak. Jesteśmy na półmetku teraz losowań srebrnych piłeczek i no zobaczymy co nam tutaj wypadnie, może coś nam wypadnie fajnego. W losowaniach srebrnych piłek, znaczy tych losowaniach, co były gwarantowane, czy złote albo czarne piłki, udało mi się wylosować Raja Nainggolana. Jestem bardzo zadowolony pod tym względem. Bo no, naprawdę jest to zawodnik, który bardzo dobrze uzupełnia mój skład. Jak widzicie, no same srebrne piłki. Dlatego nie dziwię się, dlaczego ludzie po prostu nie lubią tutaj losować. Nie dziwię się, dlaczego ludzie nie lubią tutaj losować. Same srebrne piłki. Same srebrzaki. No to już jest bezczelność. Coś mogłoby tutaj... Coś mogłoby tutaj wpaść fajnego, nie powiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć losowań będzie. Jeszcze dokładnie sprawdzę. Miałem parę fajnych pomysłów, żeby to zaaranżować. No jak widzicie, tutaj nie tylko trenerzy wpadają, ale też bardzo dużo wpada właśnie tych... znaczy nie widzę, jak widzicie, nie tylko trenerzy tutaj wpadają. Dajcie mi tylko sekundkę, sobie obliczę. 182 194 100 206 218, dobrze mówię? To jest początkowy. To jest po pierwszym, to jest po drugim, po trzecim i 20-230 to jest po czwartym. Czyli zostało nam jeszcze z środkowego pola 3 losowania. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze liczę. Wszystko jest ok. Zaznaczam sobie tutaj na środku, na kartce, jak to losowanie wygląda. Może coś fajnego wpadnie. Jest to dziesiąte losowanie. Dziesiąte losowanie. I jak na razie na 22 losowania mamy jedną złotą piłkę. Ja się nie dziwię, że ludzie tutaj narzekają na to, że tylko same srebrne piłki wylatują, bo naprawdę rzeczywiście tutaj wylatują tylko i wyłącznie praktycznie same srebrne piłki, a jeżeli już, to przelatują
Przylatują, że tak powiem, czarne i złote obok. Czyżby to było ostatnie losowanie z Midfielda? Tak, to jest ostatnie losowanie z środka pola. No jak widzicie, no niestety ta srebrna piłka w środku pola bardzo nas polubiła. Tak więc zakończyliśmy losowanie srebrnych piłek w środku pola. Przechodzimy teraz do defensywy. Do defensywy. Bardzo mnie smuci. Smuci mnie to, że Konami tak bardzo wysoko stawia poprzeczkę, jeżeli chodzi o właśnie możliwość wylosowania czarnej i złotej piłki w top agentach, ponieważ no 2,8% oraz 13,5% na wylosowanie czarnego albo złotego zawodnika, no to to jest no trochę mała przesada ze strony Konami i jest to takie trochę, że tak powiem, nieuczciwe z ich strony. Mamy same srebrne piłki, no nie jest to ten glitch, na który czekam, bo się szybko zatrzymało tutaj nam. Kogo ja bym chciał z obrony? Z obrony, powiedzmy, bo właśnie tak nie pokazywałem wam, kogo ja bym chciał. Chciałbym Thiago Silvę na pewno. Mógłby też wpaść Diego Alaba, ale zastanawiam się, czy bardziej bym nie wolał Alexa Sandro niż Diego Alabę. No ewentualnie jeszcze Kościelny. Kościelny, jeżeli chodzi o złote piłki, to tutaj Asfilip Queta mógłby się znaleźć, no ale on jest niski. Manolas, którego miałem, bardzo jestem z niego zadowolony. Szybki zawodnik, mało zwinny, ale bardzo silny fizycznie. Tutaj mógłbym mieć Jimeneza. Koulibaly, też bardzo fajny zawodnik. Valencia, miałem go, bardzo polecam, bardzo fajny zawodnik. Smalling, Smallinga nie miałem, ale jego forma mnie po prostu odstrasza. Kogo tutaj jeszcze bym mógł polecić? Marquinhosa niby mógłbym zrobić z tych agentów, których mam. Laporte też myślałem, bo tutaj naprawdę ładnie się sprawuje. No i to chyba by było wszystko takich zawodników, których ja chciałbym mieć. Jeżeli chodzi o środek pola, jaki tutaj bym chciał mieć, no to oczywiście Paul Pogba to jest mój numer jeden, którego po prostu chciałbym już mieć. Marco Verratti, no i oczywiście ewentualnie Kante. Jest to trzech zawodników z czarnych piłek, których no chciałbym mieć ze względu na to, że to są to zawodnicy dosyć fizycznie silni, defensywnie nawet całkiem dobrze zbudowani i bardzo szybcy, więc środek pola, idealne wypełnienie. Jeżeli chodzi o złotych, no to Maticza chciałbym odzyskać, bo niestety musiałem go sprzedać, żeby zrobić losowanie El Clasico wszystkich piłek. No i tutaj Nzonzi. No Nzonzi też bardzo dobry zawodnik, też bardzo bym chciał go mieć. Ewentualnie Goretzka, ponieważ może wysoki poziom osiągnąć, więc tutaj jest Saul, też bardzo fajnie się prezentuje, też wysoki poziom może osiągnąć. No ewentualnie Gabi. No Gabi, ale Gabi jest, że tak powiem, Matuidi tutaj nawet się wpasowuje w kanony mojego tutaj, mojej gry. Keita zdobyłem za pomocą właśnie tych srebrnych, znaczy tych złotych albo czarnych gwarantowanych piłek. Przejdźmy dalej do losowania. Mamy tutaj trzecie losowanie z właśnie
Trzecie losowanie z obrońców. Trzecie losowanie, odznaczam trzecie losowanie. Jeżeli chodzi o środek pol, o przód pola, no to oczywiście Lewandowski i Griezmann to są z dwóch zawodników, których chciałbym mieć. Eden Hazard, który też tutaj by mi pasował do Team of the Year. Tam w środka pola to Kevin De Bruyne, który też by mi Team of the Year. Lukaku bardzo fajnie się spasuje, no spisuje przeciwko niemu, nie lubię grać. No ale mam Ibrahimowicza, który no, w ostatnim meczu, który teraz rozegrałem, no, pokazał klasę. Filip Coutinho mógłby trafić jeszcze do mojego składu ze względu na to, że jest on w Barcelonie teraz, no a że chciałbym mieć pełną Barcelonę, no to on jest jedynym brakującym ogniwem w mojej drużynie Barcelony. Miałem Royce'a, ale niestety też go sprzedałem. Jeżeli chodzi o złote piłki, no to tutaj Perisic. Perisic, bardzo fajny, dobry zawodnik. Kogo tutaj jeszcze mógłbym polecić? Jonas. Jonas jest po prostu kotem. Jest kotem i on powinien mieć wyższą ocenę, a no ale ma taką, jaką ma. Aspas. Szybki zawodnik, lubi strzelać gole, więc tutaj nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji. Lemar też bardzo dobry zawodnik, bardzo zwinny. Gabriel Jesus tutaj, jego chciałbym mieć w swoim składzie. No i Werner. To jest dwóch zawodników, którzy mogą osiągnąć overallowo wysoki poziom i dadzą naprawdę duży, bardzo przyzwoity i pozytywny wkład do gry. Heung-min Son jest tutaj jak najbardziej na miejscu, jest fajnym zawodnikiem. Bardzo się dobrze sprawdza z boku pola. Martial, no Fekir, to widzę, że teraz ma 82 ogólną ocenę. Ja go mam, kiedy on jeszcze miał 79 przed zimowym upgrade'em. I Mbappe. No tutaj to ja nic nie muszę dodawać. To jest po prostu Mbappe. Mbappe to jest Mbappe i niepotrzebny jest żaden komentarz, wydaje mi się. No i to tak by chyba było tyle tak zawodników, których ja tutaj chciałbym mieć, no ale to tylko moje pobożne życzenie, że tak powiem. Zobaczymy, co nam gra sprezentuje. Wybieram taktykę szybkiego wybierania piłek na defensywnym zawodniku, na defensywnym top agencie. Lecimy z tym koksem, nie będziemy tego przedłużać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaram się zrobić tak, żeby coś fajnego zdobyć, no ale widzę, że naprawdę to jest tylko srebro, nic więcej, samo srebro. Nawet tutaj mija tutaj po prostu, za każdym razem mija ta piłka, ta złota gdzieś tam przeskakuje obok. No jest to naprawdę tragiczne i stwierdzam, że naprawdę nie warto. Nie warto za pomocą top agenta wydawać tutaj moich capcoinsów, bo tylko będziemy mieli same srebrne piłki. No ale pocieszam się tym, że jest to kolejny trener dla mojego klubu. Będę mógł wytrenować srebrnych zawodników srebrnymi zawodnikami, więc tutaj mogę tak to podsumować. Jeżeli chodzi o mnie, dużo tutaj widzę, będę miał tych trenerów, takich special trenerów, nie w postaci zawodników, tylko właśnie
jako dodatek. Takiego trenera możemy na przykład zdobyć w special meczu, który się od czasu do czasu nam pokazuje, kiedy gramy z przeciwnikiem na mniej więcej tym samym poziomie, z tą samym poziomem drużyny i wtedy dostajemy właśnie za ukończenie tego meczu special specjalnego trenera. Jak widzicie, no tutaj generalnie po meczu zawsze dostajemy tego najwyższego, czyli 4000 punktów. Jeżeli chodzi o to tutaj możliwość wylosowania tych trenerów, no to tutaj mamy właśnie tych trenerów takich. Jest czarna piłka, proszę bardzo, o dziwo, jest czarna piłka, jestem bardzo mile zaskoczony, kto to będzie. Jest to czarny łokot, jest to Aleksandro, proszę bardzo, Aleksandro. Aleksandro, zawodnik, którego no się wahałem, którego no chciałbym mieć. Jestem zadowolony, sprawdzę tylko jeszcze szybko, ilu mamy już tu zawodników wylosowanych i ile jeszcze nam zostało do możliwości wylosowania. Jeszcze trzech zawodników mamy do losowania w defensive midfielder. Defensive midfielder, no nasze szczęście zostało wyczerpane, jeżeli chodzi o czarne piłki, na pewno w tych losowaniach. Tutaj mamy 10 losowanie za nami, zostało nam jeszcze 2 losowania, dobrze liczę, 1, 2, 3, tak, 2 losowania nam zostały. Mamy tutaj jeszcze 2 losowania, zaczynamy 11 losowanie, przedostatnie, defensive midfieldera. Czy coś tutaj fajnego wylosujemy? Zobaczymy, może jakąś fajną srebrną piłeczkę. Mamy na pewno srebrnego trenera. Aleksandro będzie dobrym zastępstwem dla Marcelo, który będzie w słabej formie. O ile będzie, tak? Bo Marcelo ostatnio nie grzeszy, ale numer, mamy kolejny i jest to ten glitch, który właśnie chciałem, żeby się wydarzył, i jest to Thiago Silva, jest to ten zawodnik, na którego polowałem i którego dostajemy, i na pewno on trafi do naszego klubu. No nie powiem, ostatnio tych zawodników dobrych, no sieje dobrych zawodników. Podejrzewam, że pewnie nie siało mi tutaj dobrych zawodników ze względu na to, że w środku pola oraz w defensywie, znaczy w środku i na przodzie boiska, ze względu na to, że no, ten mój skład jest prawie że idealny, tak, no nie oszukujmy się, no jest to skład prawie idealny, no mieć Vidala i Nainggolana, Modricza i jeszcze na dodatek Tonego Krosa, to jest po prostu no mistrzostwo, które no, dzieje się na waszych oczach, no to jest bardzo mocny skład, plus do tego jeszcze tego Maradonę, którego mi się udało wylosować fartem na ostatni, że tak powiem, ostatnim rzutem. Zostało nam jeszcze 10 losowań, zobaczymy, co z tego wyniknie, może będzie coś fajnego, może trafi nam się jakaś fajna złota piłka może. No na razie mamy srebrną. Nie powiem,
Jakbym trafił Neuera, to bym był naprawdę, naprawdę bardzo zadowolony, ponieważ on jest jedynym bramkarzem, który mi brakuje. Brakuje mi w moim składzie i jego bym chciał wylosować, jego bym chciał mieć. Jego bym po prostu chciał. No i teraz to już dopóki mi nie zabraknie właśnie slotów, losujemy jeszcze raz, losujemy. Mamy złotą piłkę, coś fajnego, czy to będzie złoty walkout? Jest to złoty walkout, jestem bardzo mile zaskoczony, złoty walkout. Czyż to szczęsny? Szczęsny, proszę bardzo, proszę bardzo. Szczęsny bardzo dobrze się spisuje na boisku w PES-ie. Wysoki chłopak, więc no, na pewno zachowamy go w naszym klubie. Szkoda, że nie ma żadnej tutaj umiejętności, jeżeli chodzi o właśnie zdolności piłkarzy. Nie ma ani offensive goalkeeper, ani defensive goalkeeper. No szkoda, szkoda, ale jakoś to przebolejemy, jakoś to przeżyjemy. Jest szczęsny, jest złota piłka, więc nie jest tak źle. Konami wynagrodziło nam to, że cały czas trafiają nam się srebrne piłki z przodu boiska i z środka pola, tym, że zdobyliśmy dwóch bardzo fajnych obrońców. Jednym jest Thiago Silva, drugim jest właśnie Alexandro. Sergio Ramos idzie w odstawkę. No niestety, wybacz Sergio, ale nie zagrasz. Nie zagrasz, bo Thiago już mam po prostu obronę idealną. Mam Maldiniego, mam Boatenga i mam Chiellini'ego, więc już jest po prostu pogrom. Pogrom. Pogrom po prostu. Pogrom w obronie. W obronie już jest idealny. Jest tak, jak powinno być. Jest tak po prostu, jak bym chciał. Już lepiej być nie będzie. O, mamy złotą piłkę, mamy złotego bramkarza. Nie jest to walkout, ale kto to jest? To jest Pickford. Pickford z Evertonu. Nawet wysoki level może osiągnąć. Jestem ciekaw. No, tych trenerów będę miał dużo. Nie ukrywam, tych trenerów będę miał dużo. Tych trenerów będę miał dużo. I no, chciałbym, żeby tutaj się trafił czarny. Mamy kolejną złotą piłkę. Sypie nam tutaj w tych golkiperach złotymi piłkami. Jest to trap. Jest to trap z Paris Saint-Germain. 51 level. Dobrze, 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 chłopaki. Sypcie. Nie wiem, ile już wam tam zostało. Ile miejsca jeszcze mamy. Czy to nie jest już przypadkiem ostatnie losowanie? Może nie. Może tak. Wiem tylko tyle, że mamy kolejną złotą piłkę. Czy to jest walkout? Nie jest to walkout, ale jest to Donnarumma, którego chciałem właśnie zdobyć, jeżeli chodzi o złotych bramkarzy. Mam już Edersona, jeszcze przydałby się Donnarumma. Wysoki chłopak, ale niektórzy mówią, że niestety no, na bramce aż tak dobrze się nie spisuje. No, to by było na tyle.
To by było na tyle. Na samo zakończenie trafił nam się Donnarumma. Czy robimy jeszcze cztery losowania? Zastanawiam się. Czy robimy jeszcze cztery losowania? Odbierzmy sobie nagrody. Pach 150, Tactical Training, bardzo fajnie, mnie to cieszy. Akurat równo 150. Brakowało nam tutaj. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to tutaj się spisuje, jak to tutaj wygląda. Może bardziej bym się pozbył. Jako, że nie będę losował 5, 6, 7. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć losowań. 11, 12. Trzynaście, 14. No i... 15. Może sobie teraz zostawię. Tego nie będę zostawiał. 15 losowań. No dobra, może nie. 15 losowań nie. Zobaczmy sobie tak, żeby było 10 losowań jeszcze. 3, 7, 8, 9, 10. Tych sobie, o jest. Wybaczcie, ale po prostu jestem trochę już zmęczony dzisiejszym dniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Niesamowite, nie trafiliśmy żadnego prawego. Forwarda. Już nie będzie. Zobaczymy, co tutaj nam zprezentuje jeszcze Konami. Robimy 10 losowań. Niech to będzie chociaż jakieś fajnych 10 losowań. No, było blisko, netto, no było blisko, bo srebrna piłka obok czarnej to na pewno będzie jakiś dobry srebrny zawodnik. Chciałbym wylosować tego Neuera. Ten Neuer po prostu zrobiłby mi to czego ja po prostu tutaj chcę. To, czego ja po prostu tutaj pragnę. Akurat na czarną piłkę natrafiłem. To jest pech. To jest pech. To jest pech. To jest pech. Ale może coś z tego będzie. Może nam się trafi jakaś fajna czarna piłka. Może jakieś mam przeczucie na złotą. Jest złota. Czy jest to walkout? Nie jest to walkout. Ale jest to kolejny złoty Sergio Rico. Złoty zawodnik. Gdzieś ta czarna tam gdzieś wędruje. Gdzieś ona krąży. Jakby chciała, żeby ją wylosować. Może coś z tego wyjdzie. Może coś z tego będzie. Może będzie fajny czarny zawodnik. Dużo srebra, dużo srebra, dużo srebra i za wcześnie. O! Polak Rodak. Łukasz Skorupski.
Pokaż Skorupski, tam widzieliście, była złota i czarna i złota. Dużo srebra. Za dużo złoty, za dużo złoty. Gdzieś ta czarna. O, jest pierwsza czarna, druga czarna. Teraz będzie trzecia czarna. I gdzieś to srebro. Teraz, żeby srebro tutaj dużo wypadło srebra. Czwarta czarna. No i to srebro gdzieś tutaj jest, to srebro, no niestety, niestety o dwie piłki za daleko, dwie piłki za daleko, mogło być coś z tego, mogło się to trafić, ale nie tutaj, nie tym razem, nie tym razem, nie w ten sposób, nie da rady, mamy dużo srebrnych zawodników, do wyboru jest kolejna czarna piłka. Myślę, że teraz też będzie srebrna piłka. No i zobaczymy, zobaczymy. Ostatnie losowania przed nami. Rzut na taśmę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mamy czarną piłkę. Jest to ta upragniona czarna piłka. Czy jest to Neuer? Nie jest to niestety Neuer. Jest to Peter Czech. Peter Czech. Nie. Dlaczego? To jest ten jedyny bramkarz, którego tak bardzo nie chciałem. Peter. Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Peter Czech, akurat, że tak powiem, tuż po Ter Stegenie, tuż przed Ter Stegenem mam, no i tych, tutaj mam z wysokiej półki, mam tego Buffon, no ale teraz to już nie liczę na to, że już wpadnie czarna piłka, bo no niestety moje szczęście zostało już wyczerpane. No jest ta złota, już nawet przewinę to Zoet. Już go miałem raz w swoim klubie, skonwertowałem go na trenera, więc nic tutaj dobrego z tego nie wynikło. Czyżby to było już ostatnie, dziesiąte losowanie? Nie wiem, to się za chwilę okaże. Jedziemy już szybko z tym koksem, bo to nie ma co tutaj się bawić. Mamy kolejnego srebrnego zawodnika i nie, jeszcze jedno losowanie, jeszcze jedno z miłe zaskoczenie, może coś z tego wyniknie, może coś z tego będzie fajnego, ale nie wierzę w to, żeby to się tak dobrze skończyło. No niestety nie mogło się to tak dobrze skończyć. Kalinicza wylosowaliśmy, no i zobaczmy. To było ostatnie losowanie, więc już nie losuję. Trafiliśmy Peter Czecha. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ale za to trafiliśmy Alexa Sandro i Thiago Silva. Więc jestem zadowolony. Może nie to, że rozradowany i uszczęśliwiony, ale na pewno zadowolony. Mam dużo trenerów dla swoich srebrnych zawodników. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam, że wytrwaliście ze mną te 44 minuty. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie. I dziękuję Wam za uwagę. Cześć!